jeszcze wygaduje. Ależ wzrok. No jest z drugiej strony special. Dobrze, let's go. Przechodzimy już na mapę. W górnym lewym rogu w kolorze niebieskim zawodnik z Ukrainy drużyny Expert. Jest to Blaj. Ponad 9000 meczów turniejowych. Wyobraź to sobie. It's over 9000, my friend. W dolnym lewym rogu w kolorze czerwonym reprezentant Meksyku. Special, obecnie bez drużyny. No ale Juanito, czy on potrzebuje drużyny? Jest człowiek instytucja. Juanito Carlos Tena Lopez. Albo Juan Lopez po prostu. Tak tutaj zapisali, widocznie nie było miejsca. Dywka się nie zmieściła. No i możemy pokazać już tę mapę. Też już nawet pierwsze zardingi Blaja wychodzą na mapę, ale jak fantastycznie teraz zauważył wszystko Special. No miało być tutaj zaskoczenie polegające na tym, że zardingi miały zniszczyć SCV-kę budującą ekspansję. No to chyba nic takiego nie będzie, bo Reaper już wraca. Ej, wow, dobra ta SCV była, mega dobra nawet. Czasami Terranie grają tak trochę, bym powiedział, leniwie i właśnie nie wysyłają tego zwiadowcy, ale właśnie dzięki tej małej zagrywce w tym momencie... O, wow, uważaj. Prawie stracił Reapera, no to by cały misterny plan znowu poszedł się kisić. Mikro, Reaper już jest tylko na jedno dziabnięcie, ale widzę, że... Nie no, jak Juanito zamikruje, to nie ma kebaba we wsi. 5 punktów życia było zarówno na Reaperze, jak i na Merinie, czyli na jedno dziabnięcie Zerglinga. No i dobrze, let's go, ruszamy. Czy ja coś kliknąłem? Gra 5 sekund, a 2.20. Nie, po prostu jak ja jestem w grze już i daję wam obraz bezpośrednio z gry, a zanim oni tam wejdą, przejdą, zanim te wszystkie serwery to przetworzą, wyślą na CleanFeedzie, to trochę mija, dlatego jest taka spora luka. Ale myślę, że to nie jest takie złe. Taka magia. Z zegarkiem. No ale no, mijają nas pierwsze, znaczy was pierwsze 2 minuty. Myślę, że tutaj nie ma dużej straty specjalnie. Chyba, że ktoś tutaj spisuje w kajeciku Build Order. No i na chwilę obecną Juanito raczej nie pokazuje jeszcze jakiegoś bardzo spreparowany. A, okej, już jest spreparowany plan. Już widać, że będzie myślał o Siege Tank. Właśnie zastanawiam się, bo no mamy Redshifta, tak? Redshift to jest taka, o, w ogóle tutaj jeszcze tym Reaperem można wskakiwać, ale to jest mapa, gdzie mamy taką złotą bazę. Ta złota baza ma oczywiście, no, siłą rzeczy złote minerały, no, dlatego się nazywa złotą. Takie ciekawostki wam opowiadam. Teraz tak, jak się wybierze te minerały, to można przejść dalej, do Xel'Nagi, a przejść można dalej do przeciwnika, który też ma takie złote minerały, więc tu się może ścieżka nam otworzyć i cała dynamika gry może nam się mocno zmienić z czasem, jeżeli, no, któryś z tych zawodników wybierze złote minerały, a chyba Juanito właśnie idzie w tym kierunku. Tutaj są 4 bazy w miarę blisko ustawione. No i raczej nie będzie Special iść w prawą stronę z ekspansjami, tylko właśnie bardziej do środka mapy. No Blaj natomiast tymi ekspansjami musi uciekać, gdyby zajął właśnie te ekspansje, no to można to atakować czołgami czy innymi jednostkami zasięgowymi Terrana. Także nawet nie próbuję. Pierwszy raz chyba widzimy Redshift na turnieju. Przynajmniej tak mi się wydaje, że go widzę pierwszy raz teraz. Więc ciekawi mnie, czy tutaj Blaj ma jakiś super plan. No jak widzicie, idzie w roacha, idzie 7, no to jest po prostu timing push, ostry timing push od Blaja, albo się uda, albo się nie uda. Tutaj nie było jakiegoś, bym powiedział, detalu, który zauważył Blaj, dzięki któremu może coś takiego wykonać. No w zasadzie nawet cały bym powiedział, że detal w tym momencie jest na korzyść Speciala, bo to on zagrał Clock Banshee, a Clock Banshee sobie z czymś takim po prostu dobrze radzą. Ciekaw jestem, czy Blaj widział, a widać z Xel'Nagi złotą bazę, nawet sam budynek. Więc może dlatego myślą o atakowaniu, no ale teraz już absolutnie nie może za... Chociaż jakby tak prawą stroną pobiegł, to może próbować, ale... No, takie średnie się to... O nie, jeszcze nie ma spora. No właśnie, dlatego Special jest takim, no powiedziałbym, już dość mocnym zawodnikiem. Za chwilę kolejna Banshee wyleci, tak jest. Już można zacząć robić czołgi oraz, no po prostu jakąś tam zabudowę. Ale wydaje mi się, że Special nie do końca wie, co się dzieje na mapie.
Bo jak widzicie, prawą stroną idą Roche, a lewą ta Banshee. O, teraz dopiero tak skręcił special, żeby trochę podejrzeć. O, już widzi. Już się zawraca. Oczywiście trzeba w pierwszej kolejności, najlepiej jest niszczyć Ravagery. Dopiero potem Roche. Ravagery mogą tutaj szybko tymi kulami ognia atakować. Mu został źle zrzucony na złotą bazę i w ogóle przyleciał tutaj jakoś naokoło. Ciekawy błąd. O, i teraz CST pałki wycofa. Ujjjjjjjjjjjj, cztery padły momentalnie. Banshee już wracają. Trochę jakieś też spóźnione były, wydaje mi się. No i w sumie Special zaczyna mieć pewne problemy z defensywą. No ale nie no, da radę, spokojnie, da radę. Jeszcze ma złotą bazę. Ale to dalej było 19 SCV, a Bly w tym momencie zadronował. 45 kontra 37, tylko no właśnie, tutaj jest duży problem dla Bly'a. Jak sobie z tym poradzić? Fajnie, jakby tutaj ustawił może zawczasu 2-3 rocze. Spokojnie, spokojnie to obronił Special, no ale jednak ze stratami. No i let's go, chwileczkę. Dwa medivaki. No tak, no w sumie już Special może się czuć bardzo bezpiecznie, więc spokojnie może takie desanty robić. Znaczy, czemu się może czuć bezpiecznie? No bo barykada już jest prawie że gotowa. A Bly przed chwilą stracił armię, więc na pewno, no raczej nie zaatakuje po raz drugi tak szybko, bo musi swoją ekonomię podreperować. No i co w takiej sytuacji, panie kolego? Z te pałki zadowolone, bo odgrodzone minerałami. Nic im zerlingi nie mogą zrobić, chyba żeby jakichś trików dziwnych zaczął używać Bly, żeby przejść przez te minerały. Może zakopując swoje zerlingi w jednym miejscu i potem je jakoś wykopując. Nie wiem, czy to by do końca zadziałało. Oho, Bly. No i już chyba po Bly'u. Tutaj też właśnie te kilka karakanów, o których mówiłem, można by postawić. No ale co w tym miejscu ma zrobić? No nie. Przykro mi, ale... Też, ale jest po prostu za dobry. Już ma dużo przewagę, a to się tylko będzie pogłębiać z każdą minutą, każdą sekundą. Coraz więcej dron będzie tracić Bly. No słabo trochę teraz... Aha, okej, okay. Miałem powiedzieć, że słabo zamikrował Special, zniszczył Lair. Okej. Okay. No to miazga znowu. No kompletnie nawet nie mruknął zawodnik z Ukrainy. Tracił w tym momencie swoją główną bazę, sporo dronek, jakieś królowe. No a Special już zaczyna powiększać swoją i tak już ogromną przewagę. Sami widzicie, że tutaj też jest zauważalna różnica w skillu. No i miazga jeszcze z Karakanu. Nie no, totalnie nic nie idzie, pomyśli Bly'a już tutaj. Myślę, że po prostu należy opuścić lokal. Ale jeszcze trochę pomikruję. Może jak Stefano chce tutaj na tej scenie się lepiej obyć z sytuacją. Ale myślę, że nawet on nie liczy na to, że cokolwiek tutaj jeszcze zdziała. Prawą stroną mapy, tym razem Special. Będzie chyba atakować tę bazę w górnym prawym rogu. Tutaj ładnie jeszcze Terran ucieka. No Bly naprawdę nie wiem, co by musiał zrobić, żeby powrócić. Chyba jakieś super zakopane beiningi. No ale no nie wysadzi wszystkiego w powietrze, no bez przesady. Aż tak się Special na to nie nadzieje. No i tutaj oczywiście dalsze niszczenie w zasadzie wszystkiego, co się da. Akurat padło na karakany tym razem. Z lewej strony Banshee na molne, jeszcze na niewidzialności. No i chyba z tym atakiem już sobie Bly nie poradzi. To będzie ostatnie dobicie Zerga. No jednostronna ta pierwsza mapa. To mnie dziwi właśnie wybór taktyki Bly'a, no bo były te Banshee na mapie. To nie jest tak, że właśnie taktyka, jaką zagrał Special, jest bez... Znaczy jakby tam był starport, nie? No jak jest starport, to ja bym nie próbował takich tajnych kuszy z roachami. Może liczył na jakiś dziwny przypadek, że nie wiem, Raven będzie zagrany, albo jakiś Viking. Potem przejście w coś innego. No nie no, Special zagrał absolutnie normalnie. No i bezpiecznie, tak słusznie na Bly'a bym nawet powiedział. To już musi być wykończenie. No miazga. Nawet mi kwiknął. Czy kliknąłeś to tego Klinfida? Ja coś pytałem o rozdzielczość? Nie kłam, o co chodzi z rozdzielczością Klinfida. No jest niestety tylko 720p, więc jakość jest słaba. Tego sygnału, który nam dają z Ameryki, mogliby się postarać.
Ale co mają zrobić? Znaczy bitrate nawet mogliby zwiększyć, bo ten to jest mega słaby ten clean hit. Nie obrażając. Tak, pozdro, poćwicz. Redshifta wczoraj Nerchess Blade grał pierwszą bitwę. A, no ale to akurat nie widziałem po prostu tej mapy. Bo jej nie kastowałem. Spoko. Rajo. Witamy na streamie. DunJH4. Dzięki za follow. Witamy, witamy. No, Maja zniszczył. Nie Maja, tylko Mana zniszczył. Niba nad tym powiedziałem ADW. Witamy. Być może będzie i tutaj 3-0. No takie trochę jednostronne dzisiaj te pojedynki, prawda? Jak gra Polak, no to się cieszymy. Jak inny, to byśmy chcieli zobaczyć może coś więcej. Maja. Ta. No łatwo, łatwo Specialowi przyszła pierwsza mapa. W zasadzie wszystko sprowadziło się do tego, że obronił agresję swojego rywala. No i potem już po przewadze tylko kontynuował nękanie Banshee. Potem już doszły do tego mediwaki. No i przewaga, przewaga. Coraz większa, coraz większa. No żar, żar i zeżar, no. Kolejna mapa, widzę, że Blaine jest specjalnie wzruszony, zapije, zakąsi i można grać dalej. No i kolejna mapa, oczywiście w górnym prawym rogu w kolorze niebieskim, po raz kolejny drużyna Expert, a konkretnie jej członek, czyli Blai. A, jeszcze głosowanie, jeszcze raz odpalimy, dokładnie. Chwila, chwila, chwila. No i w dolnym lewym rogu w kolorze czerwonym, dominujący póki co Juanito, Carlos Tena Lopez. No i od tego momentu możecie obstawiać, kto waszym zdaniem wygra tę mapę na czacie. Wykrzyknik V, spacja, no i ksywka zawodnika. Oni na swoim streamie mają tylko 720p przecież. Mogliby mieć lepszą, no niestety. Dobra, przechodzimy już to. Full HD. No i oby pokazali nam tutaj coś lepszego. Aż mnie zdziwiło trochę, że Blaine spróbował z charakterystycznej dla siebie proxy haczy. Bo on i takie taktyki z chęcią robi na Terran. No tym razem nie pokusi się o te wczesne 4 zerglingi, bo to też zupełnie mu nie wyszło. Zauważcie, że Special bardzo mądrze po raz kolejny wysłał STV-kę do zwiadu, tak żeby właśnie zobaczyć te wczesne 4 lingi. Skoro nie ma tych 4 lingów, a wie po tym, że haczerka już jest wybudowania, a nie jest w trakcie budowy, no to już wiadomo, że Reaper nie musi wracać w tym momencie na jego stronę mapy i no nie ma po prostu zagrożenia. Marine wybudowany, jest też fabryka. No myślę, że Special swoim rytmem wystarczy, że będzie grać i pewnie każda z tych map będzie trwać około 10 minut i miazga. Mapa Lost and Found, no i dobre mikro w wykonaniu Terrana, ale chyba tylko i tak jedną dronkę urwał, jednego zerlinga urwał, no dokładnie. Bez specjalnych wyników. O! Nie złapię tego Cryptumora. Ale fajnie, bo rzucił, zauważcie, że on rzucił granat w królową, podbił ją w powietrze i chciał dobić Cryptumora tak ze zwykłego pistoletu. Więc była w tym jakaś metoda, no ale niewystarczająco dobra. Mamy te chlaba przy barakach, więc prawdopodobnie znowu możemy zobaczyć Banshee albo... A nie, na tej mapie pamiętam, że Special chyba na Elazera. O, to i tak, to jest ta mapa. To jest ta mapa, gdzie Elazer miał naprawdę świetny mecz ze Specialem. No i tutaj właśnie ze strony Terrana widzieliśmy te 6 Helionów z Ravenem. No i pewnie w coś takiego zagra nam Special. Myślę, że ma takie swoje... Stawiam moją najlepszą koszulę, że będzie tu Raven. Nie było tematu. Indy wróżbita nie zadziałał tym razem. A dobrze, że ja nie mam koszul za bardzo.
najlepszych. Raven zniszczony. No ale tak chociaż jeszcze granatem się nieco odgryzł. Nie tym razem, okej. Nie tym razem, no tak zaskakuje. Ale w sumie może i na Blaya nawet mądrze jest grać cały czas Banshee i nie zmieniać tego specjalnie. Bo... no mimo wszystko Blay jest takim graczem, który przecież zawsze może ci zrobić ten timing push z Roche, więc nie ma co się chyba właśnie specjalnie odsłaniać takim Ravenem. Trzy Heliony. Dwa, jeszcze jeden, łącznie sześć Banshee. No, będzie wjeżdżać ostro special. Jeszcze dwa cyklony do tego wszystkiego. Nie wiadomo, czy do obrony, czy do ataku. O, no chyba jednak będą musiały być do obrony, bo Blay nie wybiera specjalnie taktyk. Blay po prostu jedzie. O nie, Nido zauważony. No i znowu, nie tak miało być. Ależ wpycha się special. A ma czym? Trzy Heliony. Ostatecznie weszły do głównej bazy, tutaj też była jakaś lekka konfrontacja. Special chyba bardziej myśli o tym, jak się zabezpieczyć przed Nidusem. Kolejna Banshee zagrana. Nie, no te Heliony totalnie nieudane. No i za moment zobaczymy prawdopodobnie ten wjazd. Siege tanki, aha, już nawet bunkier robi. Nie no, special zauważył, co się dzieje. Blay mimo wszystko i tak gra swojego Nidusa. Nidus nie jest zauważony, ale tak dziwnie. O, jest teraz widziany, już na tyle duży urósł. No i fajnie, że jeszcze special podszedł, żeby zaatakować Overseera. Od frontu też jakaś kontra, ale chyba i tak baza zostanie wybudowana. Teraz bardzo ważne, żeby dbać o cyklony. No i w sumie presja na naszym Juanito. Kilka zerglingów nie mineralną. W sumie niekoniecznie Sishan powinien to strzelać. Ale widzę, że całkiem dobrą osadę tutaj sobie i zabudowę dlatego Siege Tanka zrobił. Ładnie zrobione budynki, tak żeby się jak najtrudniej było dobrać właśnie do Siege Tanka. Widzę, że Blay zmienia taktykę i chyba będzie szedł for hostel albo coś podobnego, bo to jest tylko taki leciutki już fake z tym Nidusem. Ale właśnie, fake fakeiem, jak straci Nidusa nagle, to wszystko tutaj mu padnie. A tego by akurat nie chciał. Zerglingi, Ravagery. No, przydałoby się urwać tutaj może jeszcze jakieś kilka budynków. Albo do budówki nawet. Ale widać, że już Blay troszeczkę odpuścił. Bo już nie wierzy specjalnie w powodzenie tej akcji. Więc jakby tak się wbił. Może dobrze. O, bardzo dobrze. Teraz trzy Ravagery trafiły w Siege Tanka. Albo i nie, tylko dwa. No to jednak niedobrze. Cały czas on będzie żyć i cały czas będzie naparzać. Banshee zniszczona. Te dwie w kontrataku. Widać, że atakują Hatcherkę. O, jak ona padnie, to będzie dramat. Ale myślę, że powinien przekopać spora w końcu, bo nie wiem, wziąć królowe tutaj jakiś Blay, może wrócić tymi z mapy. No i się obronić, bo tak nie może być. No i jedna Banshee stracona. Trochę tak słabiej zagrał special, jak na nim presja została wywarta. No i dużo baraków póki co dodaje, znaczy dużo, aż dwa. Za moment oczywiście piąte, czwarte, piąte, może nawet siódme, ósme niebawem. No i co na masa, po prostu maso będzie chciał za chwilę special zajechać swojego przeciwnika. Póki co się rozstawia między bazami, czołgi rozstawione, wszystko rozstawione. Jakoś tak, nie wiem, słabiej trochę to rozgrywa special z tego co widzę, bo to nie jest ten rozmach, to nie jest ta prędkość i ta werwa, do jakiej mnie przyzwyczaił. To jeszcze ta zabudowa niekompletna, ale chyba i tak Roche nic nie zrobią. Nie no, spokojnie, spokojnie, tutaj żadne karakany nie stanowią zagrożenia jak mamy Banshee. Nawet jedna czy dwie na ogół są w stanie ostudzić zapędy zerga. No, a widzę, że Blay ma kolejny pomysł. Jednak jest Warhosty, tylko Infestory. No i bardziej mutaliskami będzie próbował zaskoczyć zawodnik z Ukrainy. Zauważcie, że ten Overlord w ogóle nie jest widziany na specjalu, bo to jest zawieszony nad tym miejscem. No i to daje w sumie całkiem dużą informację z Blayowi, który tutaj jeszcze ma Changelingi, tu ma Overseera. Ładną wizję ma Blay, nawet bardzo ładną. W sumie błąd speciala, że tego nie zniszczył, ani nawet nie podejrzał. Jedyny zerk, jakiego widzę, który na Terrana robi Ultra Cavern. Nie wiem, czy to takie mądre do końca. No zobaczymy.
No i póki co bardzo spokojny, stabilny rozwój obydwu zawodników. Takie zagadkowe w sumie wyjście Blaya na mapę, no ale już nie boi się za bardzo Banshee, bo w takiej sytuacji rzuciłby Fangela i strzały Ravagerami i pewnie to by ją zniszczyło. Zresztą szuka ekspansji po mapie. O kurczę, Banshee miał w ogóle 5 HP. No ale jakieś informacje jeszcze może dawać specialowi. Dalej atakuje. Przejście w Greater Spire. No te ultraliski to ja za bardzo nie wierzę, no, ale zrobił do nich budynek. No i tutaj w końcu Overlord padł. Okej, będzie Fangal? Jest Fangal. Wydaje mi się, że mógł dobić tego inwestora. O, i chyba też sam zdaje sobie z tego sprawę special. Oho, przylagowało, nie? Dobra, spokojnie. Ładny Fangal. No ale w sumie i tak special osiągnął co chciał, bo zniszczył te inwestory, ale jego armia nie ucierpiała, chociaż na medivacach się nie leczy tak po prostu. Okej. Zwyczajny haras, ale powiedzmy, że całkiem udany. 3 ultry. Mimo wszystko brnie w tę technologię Blay. Przy czym brnie to bardzo dobre słowo. 2-2 ze strony Speciala. Późne kurczę jakieś to ulepszenie. Jak wszystko jakoś tak wolniej niż na ogół to robi Special. No ale zaraz jak narzuci tempo, to myślę, że może być solidna miazga. Tutaj już od frontu atak bardziej na creep. Tutaj już oczywiście na ekspansję. No chyba, że do głównej bazy zaleci, ale wszystko widzi Blay. Póki co pytanie, czy zareaguje. Znakomity wjazd w kuglowe. No i nic nie zwiastuje jakiejś bardzo dobrej obrony Speciala. Dalej napiera do głównej. No nie, no Blay się za bardzo... Ja nie chcę tutaj obrażać, no ale... On widział przecież tego dropa. Więc po prostu, nie wiem, zapomniał wysłać, ale może totalnie nie spojrzał na minimapę, tylko na te mediwaki widział, no dobrych kilka sekund. 180 limitu kontra 150. To teraz znowu będzie taki kłopot, że Special widzi ultraliski, no i oczywiście może je skontrować. A gdyby na przykład Blay zrobił ich tak z 6, 10, 8 i nagle nimi tak zaatakował, to może było, miałoby to jakiś sens. No a teraz zobaczcie, że Special po prostu przechodzi w te chlaby i już robi maraudery. I nie będzie z tym tutaj żadnego problemu. Kolejny desant. Tutaj zdecydowanie Special się zakręcił. O! Nawet nie rzucił Fangala Blay. Bo się niespecjalnie wzruszył chyba obecnością medivaka. Tralisk podszedł, no ale nie zrobi tutaj zbyt wiele. No chyba, że z tym koruptorami. No dobrze. Jakoś ogarną, powiedzmy, to Blay. Zabrakło takiego wykończenia. No nie mówcie, że tu jeszcze jakieś drony padną. No okej. Zniszczone. No powolutku swoim rytmem zawodnicy. Widzę, że grają tę drugą mapę. A już na pewno special. Jest podejście. Bardzo dużo siege tanków. No jak to Juanito lubi. No i teraz je porozstawiał. Czemu... Aha, ten jeden Krikumor nie został zniszczony. Trochę niefortunnie dla niego. Kolejny skan, a creep nie znika. Co się dzieje? Nie, no tutaj nawet Blay nie ma czego szukać. Te ultraliski teraz spadają zwyczajnie zbyt szybko. 2-2 się zakończyło idealnie dla Speciala przed momentem startu tej bitwy. No i wszystko wskazuje na to, że chyba już nie do zatrzymania będzie Special. Tutaj miazga, tam miazga, jakieś dropy, desant, tłuką z każdej strony. O, Blay wybrał opcję Broodlordów jako wsparcie, znaczy wsparcie w zasadzie cały trzon tej armii, bo ukraiński na pewno nie jest to teraz żadnym trzonem. No, ja przeszarżował Special. To był zbyt pewnie. No ale nawet jeżeli straciłby teraz sporo grupkę jednostek, to momentalnie może ją odbudować i po prostu grać swój mecz. No Special daje sobie sprawę z tego, jak wolne są Broodlordy, że nimi za bardzo teraz Special nie skontratakuje, no bo gdzie? No, ale to też może być jedyna szansa dla zawodnika z Ukrainy. Jakieś może lekkie podloty zrobi, no ale no gdzie? No teraz całą mapę będzie lecieć Blay. Odsłoni jego ekspansja, Special już na pewno zadba o to, żeby za chwilę znowu zrobić jakiś desancik na taką ewentualność. Dużo czołgów ma Special, ale już przechodzi w ghosty. To jest oczywiście odpowiedź na ultraliski, na inwestory, na Broodlordy. No w zasadzie na prawie wszystko. No i let's go. Na godzinie 6 widzę, że planetarka też będzie kolejnym elementem, która utrudni Blayowi zadawanie jakichkolwiek obrażeń ekonomicznych i z tym zergi mają chyba największe problemy, żeby zrobić cokolwiek.
No i tak to właśnie się nam prezentuje. Bardzo pasywna postawa Bly'a. No tego się spodziewałem, że tutaj będzie długo czekać, długo wiercić. No i miazga, miazga. Powoli, ale swoim rytmem special to powinien wygrać. No i szkoda, bo brakuje mi trochę polotu i finezji właśnie w tych niektórych rozgrywkach. Oni grają dobrze, na pewno, nawet bardzo dobrze. W zasadzie no to jest jakiś tam promil graczy StarCrafta, potrafi zagrać w podobny sposób, ale brakuje mi jeszcze... O kurczę, no teraz znaczy ten special elegancko wjechał. Flanka z Ghostą w ogóle, kto to widział? No dobrze. To właśnie te czołgi, też nie wiem, czy one koniecznie powinny być rozłożone. Jeżeli będą rozłożone, to musi bardzo niedobrze nimi special kontrolować, żeby samemu nie otrzymywać obrażeń. No i teraz oczywiście Bly już wraca, bo akcja poza creepem go niespecjalnie interesuje. No i coraz więcej ghostów, coraz więcej wikingów. Trochę mnie dziwi, że nie kontratakuje lewą stroną special, no bo na pewno tutaj powinno się zaatakować. Tutaj może też, no jak i tu, to jeszcze do głównej bazy najlepiej, chociaż na to wszystko czeka jeden przytulacz ze strony Ukraińca. Może właśnie dlatego special teraz bardziej prawą stroną. Tutaj jest mocno zainteresowany atakowanie. To jest w ogóle miejsce, w którym wikingi naprawdę są niezłe. Czołgi też, bo wszystko tak ściśnięte. Można fajnie się wikingami też postawiać w tym miejscu, żeby atakować buildordy. I właśnie coś takiego się teraz zaczyna. Nietrafiony Fangal Bly'a, co się wydarzyło? Trzy snajpy na jednego buildorda. No trochę przeszacował teraz special. No i jest wjazd Zerga, się wjazd. No rozbicie się bardziej na armii Terrana, a może te ultry z lewej coś poratują, no powiedzmy, że się udało, tylko no po raz kolejny, jakim kosztem, wszystkie Broodlordy padną, jeszcze kilka ghostów poratowanych, no a przecież Bly tutaj na głodzie, jak na tej Ukrainie cały czas musi kombinować, skąd zdobyć pieniądze na kolejną grupkę jednostek. No chociaż tutaj też tak, special mógłby nad tym przychodem popracować. No i miazga, miazga w dalszym ciągu. No przy tym neutralistom coś nam się udało minimalnie ugrać, no ale jak widzicie już kolejne snajpy. Powoli się przewracają ultraliski. Trochę zapomniał o marauderach special, może po prostu nie gra przeciwko ultraliskom bardzo długi czas. I aż zdziwiony ich obecnością, zapomniał, żeby robić marauderów może nieco więcej. Ale już widać, że wrócił do ich produkcji. No i tak jak wspominałem, teraz Bly stracił bardzo dużą grupkę swoich jednostek przez to, znaczy drogich jednostek typu Broodlordy przez to, no nie może ich tak szybko odbudować przez to, znowu special może wykonać kolejny śmiały atak, no i w połączeniu z tym z pozorem małym, tym samym, który niszczy w zasadzie całe wydobycie w jednej bazie, no nie no, jeszcze haczerka, to jest cały czas takie no granie do jednej bramki, tutaj już zupełnie nie ma co robić Bly. Okej, jeszcze Medivac padnie. Przynajmniej tyle. O, zebrał tego jednego ultraliska. A nie, to jest inny ultralisk jeszcze w głównej bazie, który czeka na desanty. Nie ma tutaj za bardzo pomysłu chyba Bly, jak kontynuować akcję. Tutaj mu zrzucił bombę. Chciał zrzucić bombę nuklearną. No to się nie udało. Już takie leciutkie lekceważenie ma chyba miejsce. Ale special chyba może, bo naprawdę ma tego tak dużo, tak wiele. No i zakłada oczywiście kolejne bazy. No i z powrotem lewą stroną mapy będzie atakować, skoro baza po prawej stronie już została zniszczona, no to teraz tutaj kolejny manewr agresywny. Bomba nuklearna znowu zrzucona wprost na Zergę. No Bly się tutaj podirytował, od razu szarża. No ale już z tej bitwy nie wierzę, żeby te ultry wyszły cało. Może jakieś znakomite transfuzje, no ale nie, jednak nie. Kilka dobrych salków czołgów, liberatory, czołgi, no i przede wszystkim te snajpy zniszczyły absolutnie wszystko. No tutaj już te overseery nic Bly'owi nie dadzą. No i spokojniutko, spokojniutko. Mam wrażenie, że postawił sobie za punkt honoru zrzucenie chociaż jednej bomby nuklearnej. Dożal wprost na swojego rywala. No ale to się chyba też nie uda. Ale trzeba by na pewno. Okej, jednak się uda. No i do widzenia. To jest chyba idealny moment, żeby zakończyć tę rozgrywkę, panie Bly. No jednak zrobił, dopiął swego. Ciepnął mu nuka na twarz. No i jak widzicie, dosyła kolejne jednostki special. Cały czas coś tutaj leci, coś dobiega, coś niszczy.
Nabla i nie może złamsić tego ataku. No normalnie zerwi takie ataki powinni po prostu no, niszczyć jednym wjazdem dobrym, jeżeli mają przewagę, albo przynajmniej jakoś no, dobrze się wymieniać. Tak. Nie były dobre wymiany. GG. Proste, łatwe zwycięstwo na drugiej mapie i za chwilę mapa numer 3. Co to za ulepszenie Uterka ostatni na pasku z prawej strony? Paweł Max, to jest ulepszenie do pancerza na budynkach albo zwiększenie pojemności bunkrów. Nie pamiętam, którą rzecz widziałem, ale chyba pancerz. No dobra, głosowanie, cyk. No i możecie obstawiać, kto waszym zdaniem wygra trzecią mapę. Do tej pory duża dominacja zawodnika, którego widzicie na ekranie. Aż łapczywie się napił. Tak, to jest ostatni pojedynek dzisiaj, jutro zaczynamy od godziny 17, no aż dziwnie, że to się tak skończy, nie rano. I wodę, piję wodę, no ja piję ile ten bot sugeruje, czasem nawet więcej. TGR, nie, już dzisiaj Polaków nie będzie, ale jutro aż 3 zobaczymy w akcji, minimum. Znaczy 3 pojedynki z Polakiem. Z 4, nie, mamy 4 ćwierćfinały, 3 będą z Polakiem, no to już w ogóle jest bajka. Także jutro was zapraszam bardzo, bardzo mocno. No i najprawdopodobniej przeciwnikiem Elazera będzie właśnie Special. A po tym co widziałem w fazie grupowej między nimi, to jest no, no mega dobre starcie. No i myślę, że fajnie będzie nam to jutro oglądać. Jeżeli oczywiście Blaj się nie odrodzi. Ale niewiele na to wskazuje, bo no... Po prostu Special gra trochę lepiej, no. Noś trochę. Zauważalnie na pewno lepiej. Ziemsob, witamy na streamie, dzięki za followa. No name, dzięki za followa. Witamy, witamy. Jak się czuję? No całkiem dobrze się czuję. Dziwnie mi się dzisiaj spało, bo spałem od godziny jakoś tak 8 rano do 17. Tak, może nawet, nie, już od 8.40 do 17. A jutro startujemy o 17, żebym przypadkiem... No, wstał o odpowiedniej godzinie, żeby zegar biologiczny nie zrobił psikusa. Ale ja na szczęście nie mam zegara biologicznego, on jest jakimś jednym wielkim bałaganem. Widzę, że Blaj coś dyskutuje ze sobą. Kombinuje, czy proxy hacha, czy nie proxy hacha. Bo chyba ulubione zagranie. Ale nie wiem, czy obecnie na Terrana te proxy hacha to mają jakikolwiek sens. Ale no to jak zaskoczy, jak wejdzie, no to ma sens jak najbardziej. Nidus nie wszedł. No pierwsza mapa, no to w ogóle wydaje mi się, że to, totalnie to nie zagrało ten timing pushroachami też, więc co dalej? Co dalej, panie Blaj? Skoro nie idzie, to co robimy? Tak, zastanowił się, porozmawiał sam ze sobą wręcz. Uznał, że to będzie to, czego spróbuję na trzeciej mapie, na co konkretnie zaraz się okaże. A Juanito, jak zwykle, przeciągnięcie. Napicie się wody. Tak, Special zjada Blaja póki co. Wręcz na śniadanie. No startujemy, panie reżyserze, bo już jest mapa. Już leci czas. Taktyki są grane. Nie no, niespecjalne. Póki co jeszcze taktyki, jednak chyba Blaj nie zrobi proxy. Ooo, ale to jest Dreamcatcher, więc można trochę poczarować z tymi złotymi bazami, jak to pokazywał TLO.
No, let's go, dobrze, w końcu. Kurde, lewym rogu w kolorze niebieskim reprezentant Ukrainy oraz drużyny ekspert jest to Blai. I z drugiej strony w kolorze czerwonym zawodnik grający dla Meksyku. No tak, w sumie może bardziej dla siebie. Prowadzący obecnie 2-0. Special Juanito Carlos Tena Lopez. Człowiek, który uwielbia sicztanki. No właśnie. Tak myślałem, że coś może tu się wydarzyć takiego mniej typowego. No i kto wie, być może ostatnia mapa, ale Blai widzę, że odpalił swój kreatywny tryb i już zajmuje złotą bazę, której oczywiście Special jeszcze nie zauważył, ale w momencie, gdy... O! Ha! No właśnie. Nie widział tych dronek też. A czy jest tutaj... O! Dwa ekstrakty. Okej, Blai zaczyna czarować, jest ciekawie. Wydaje mi się, że zaraz po złoto pójdzie. A nie, najpierw szuka, najpierw Special szuka, czy tutaj nie ma haczy. Teraz sprawdzi, czy tutaj nie ma haczy, a tutaj tak naprawdę jest hacza. Hatchery! Roach Warren. Tylko dwie drony na jednym ekstraktorze. Jakoś to ma dobrze dopracowane Blai z tego, co widzę. No ciekawy w sumie pomysł. Ciekawa zagrywka. No, czy Special pomyśli o tym, że to może być złota baza? Sytuacja może trochę dla niego nawet stresująca już. Nie wie. Po prostu nie wie, co jest grane. Nie wie, z której strony coś nadejdzie. No i też pewnie boi się jakoś dalej wychodzić. No tutaj nie ma, tam nie ma. Czy może gdzieś tutaj nie ma haczy, ale to już raczej jest mało popularna pozycja. Na ogół zergi takie rzeczy robią przy minerałach. Także Blai ewidentnie... O, okej, okay, STV-ko sprawdził. Special, gdzie jest ta baza? No dobra, jest potwierdzenie. Nawet kilka dronek tu już zbiera, więc to też jest dość istotna informacja dla Juanito. No i w sumie cała zagrywka Blaja wygląda, jakby on grał właśnie ten timing push z Ravagerami, z Roachami. A on tak naprawdę gra szybki lair. No i z tego się może narodzić jakiś nydus niewygodny, który miałby pokonać szybko Speciala. Ciekawe, ciekawe. Jest pierwszy Roach. Ale to jest oszustwo z tym Roachem, tak naprawdę plany są inne. No jak pójdzie w mutaliski, to chyba wyskakuje z tego trzeciego piętra bez spadochronu. Będzie jakiś dziki build. Nie no, myślę, że zagrany... Chociaż, kurczę, no robi trzecią bazę w sumie Blai. Więc to jest takie nałożenie mocnej psychicznej póki co presji na przeciwniku, mimo że no jednostki są w sumie dwie, a jak pójdzie w mutaliski, to już w ogóle będzie IQ 3000. No, tak planował i może rozplanował Blai. Nie robi jeszcze szybkości do Roachy, co mnie trochę dziwi. Okej, już jest to ulepszenie, czyli jednak Roachy, jednak Karakany. No i mamy Reaperu. Który oczywiście o wszystkim już powiedział. Także Special genialnie to... O Jezu, te macki. W każdym razie Special zauważył, że jest grany Lair. Zauważył, że się porusza Roach Warren, więc jest robione ulepszenie właśnie do Roachy. Ale w momencie, gdy Reaper wyszedł na mapę, to już zmienia technologię Blai i dokłada Spire. Bardzo... halo. Okej. Okay. No, to jest... To on tu chyba nie miał być. No, to było... To było duże potknięcie Speciala. Także... no jest jednak Spire, ale najpierw były Roachy. Nie skacz. Nie no, ale to było już po Roachach. To się nie liczy. No, nie wierzę. Ale no, to ciekawa sytuacja, w sumie według mnie nawet nie głupia, żeby zagrać teraz mutaliski. Znaczy, no okej, okay, no inna sprawa, że właśnie przegrywa odbancznik w Blai, ale jakby taktycznie to jest to moralne zwycięstwo, o którym czasem ludzie mówią. To jest to ambiwalentne uczucie. Z jednej strony bomba, fajnie, ale z drugiej to tak chyba nie. Okej, okay, mutaliski, będzie mutaliskować.
co się dzieje teraz? Co to jest za taktyka? Szybka złota, to jest pro poziom, nie? Szybka złota baza, przejście w roucze, tutaj trzy drony tylko zbierają. No i idziemy w mutaliski, które w sumie są niezłym wyborem, bo tego się zupełnie specjalnie spodziewa. Nie ma turretów, nie ma niczego takiego. No i faktycznie dobrze sobie to wymyślił Bly przed rozgrywką. Kto co jak co, ale takie zwycięstwa dopiero dają satysfakcję. O ile oczywiście zwycięży, bo póki co special robi trochę piechoty, może ona wystarczy, no ale no, na pewno brak turreta za chwileczkę go zaboli. No i w sumie jak ten Bly ma po tą bazę, to no, będzie mógł mnie zrobić sporo tych roczy. No już się zaczyna rajd metaliskami, no zaskoczony oczywiście special, zdziwiony, ale w zasadzie powiedzmy, no i teraz duży błąd, nawet kilka takich Marinesów, których łapie więcej Bly, może się mocno zemścić na nim. No zwłaszcza, że on cały czas jest na dwóch bazach przeciwko przeciwnikowi, który ma złotą. Tylko mnie dziwi, że Bly nie zajął tej złotej w górnym prawym rogu, tylko się stepałka w ogóle stoi, turystyczna. Okej, okay, Bly się tutaj troszeczkę rozbisurmanił, ale ostatecznie 6 CV tylko stracony. Tutaj jakieś górę też ustawiono ciekawie przez speciala. Widać, że myślał już o tym, jak zabezpieczyć swoją kolejną bazę. 7 CV łącznie padło. Nie no, w sumie special nie ma chyba za bardzo pomysłu. Masa roachy teraz. No Bly na pewno ma pomysł i to niezły pomysł, mam wrażenie. Bo zobaczcie, że odrobinkę dodronował tak do 50 i teraz robi takiego chamskiego mass roacha. No ewoluuje ta taktyka Bly'a. Dużo zmian technologicznych, dużo takich właśnie zwodów, które łyknął special jak młody pelikan jak zwykle, ale no to zadziała według mnie, taki no zmasowany atak roachami w gołutkie czołgi, no bo przecież piechota cały czas gania za mutaliskami. No to jest fajny atak ze strony Bly'a. Tutaj widać, że myślał, wymyślił. Sami taki wewnętrzny dialog dużo daje, no i rozpracował teraz speciala. Special złożył czołgi dość szczęśliwie, mam wrażenie, bo za chwilę by zostały łatwo zniszczone, a tak już widzi, co się dzieje. Chyba powinien przelecieć czołgami w to miejsce za pomocą medivaków, bo tutaj przecież to wszystko... O Jezuniu, no idealnie, trzy czołgi zniszczone na jedną salwę, no miazga, ale z drugiej strony mamy tutaj podejście piechoty. No ta piechota ma 1-1, więc okej, okay, nieważne. Zaperranował kompletnie teraz to speciala. Aż nie wierzę, że tak się ta bitwa zakończyła. Trzy czołgi zniszczone za darmo, tak szybko, a i tak piechota z 1-1 wyjaśniła. No i mamy 52 SCV, jeszcze 3-4 muły, tutaj jest 3, okej, okay. 3 muły zostały zrzucone. Dziwna sytuacja. Ale no cóż, po prostu, no nie poszło jak to tam mi się mawia. Piechota z 1-1 kontra Karakany 0-0, no to jest ta różnica. Robi już liberatory, robi maraudery. Special, Bly chce po raz kolejny podejść. No dwa mutaliski tutaj nic nie zmienią. Nawet niespecjalnie na to reaguje. Special bardziej jest przejęty tym, że koło jego bazy jest dużo karakanów. Takim lataniem Bly nic nie zrobi. No sorry, ale chyba nie za bardzo do zdarcia jest w tym momencie special. No ale dobra, spróbuję po raz kolejny Bly. Przez te pałki wyciągnięte, no bo wiadomo, że to jest najlepsza jednostka do bezpośredniej walki Terranem. Skan rzucony, wątpliwa liczba jednostek zbierających zauważona przez speciala. Liberatory już lecą, żeby tam jeszcze bardziej to uszczuplić. No i dalej na samych karakanach Bly dobronował, robi zakopywanie. Ale to nie idzie, no po prostu. Czego nie zrobi, to nie idzie. A mnie to trochę dziwi, bo naprawdę Bly powinien to chyba niszczyć wszystko. No nie. Oj, Bly teraz jeszcze zdziwiony, bo nagle Special wyszedł na mapę, no przeciwnik też może zaatakować. Special znakomicie wyczuł moment, 11 dronek zniszczonych, liberatory też dalej tutaj celują i bezlitośnie wszystko niszczą na godzinie 12, tylko kilka dronek się ostało. 25, okej, okay. Special zrobił pierwszy atak, 25 dron padło. No idzie mu to znakomicie, no i teraz wiecie, Bly co prawda miał złotą bazę przez długi czas, niby fajnie, ale z drugiej strony nie fajnie, bo teraz ma mocno rozciągniętą armię na mapie. Nie wie za bardzo, gdzie ma być ustawiony. No i taki drop niezauważony w zasadzie, mam wrażenie, że kompletnie zniszczy główną bazę, a może i nawet Natural Bly. On się nawet nie wycofuje, to już jest 1A. Special wszystko widzi swoim skanem, że Bly nie postanawia bronić swojej bazy, tylko let's go, pull the boys i zaczynamy. Masa SCV-ek wziętych do defensywy.
one mają kupować czas, no bo oczywiście Blight próbuje się jakoś przedrzeć, niecelne strzały z Ravagerów, to miazga, no po prostu dominacja, zresztą nie pierwsza dziś. Więc widać, że Special no jednak jest o wiele lepszy. No i nie było tutaj po prostu żadnej szansy dla Blaja. To szkoda, ale Juanito idzie dalej. Miazga sprzedana, jeszcze kilka ostatnich chwil, no i zobaczmy, czy jakaś reakcja zagościła na twarzy Juanito. No, ściągnął słuchawki, nie było dużego zaskoczenia. Nie no, spodziewaliśmy się, myślę, nawet takiego wyniku. 3-0 w meczach Polaków, 3-0 w ostatnim pojedynku. Ile tych... same 3-0 prawie, że dzisiaj. Jedynie pojedynek True Lambo zakończył się wynikiem, a nie, przepraszam, jeszcze Stefanos tu 3-1, czyli mieliśmy dwa razy 3-1, a reszta miazgi 3-0. No dziwna sytuacja w sumie, bo nieczęsto takie mamy starcia w StarCraftie. No i Blaj aż tyle nie grał, żeby pokonać Juanito. Dziwne, że właśnie on nie wygrał tej jednej mapy. O, wywiad. Congratulations, Special. Another 3-0 for us here in Austin today. It's just a magical day of domination from so many players. So, first of all, how does it feel to move on to the quarterfinals yet again this year? It feels great. I've been practicing a lot in Korea, so I was a little bit nervous because I lost already once here. So, but I don't know. It went everything as planned, so it's okay. And earlier today with Neat being knocked out, that means you are the only NA player left here in Austin. That is pretty special. Do you feel, pun not intended. Do you feel any extra pressure on your shoulders now to carry that NA flag forward? Not really. I'm always just trying to play my best regardless of where I play, but I will try to do, try to get to the final because Neat lost. And I was just talking to you briefly before this interview came over to us, and you were saying that out of all the maps, the second one was maybe the most difficult for you against Bly. So can you elaborate a little bit more on why that was the case? Because my Nidus defense wasn't that strong. I should have defended a little bit better. And I was a little bit behind, but that so we went to a longer game. So, but I'm confident in the long game, so that's why I'm okay being behind when I know I can win the long game. Yeah, there's no doubt your late game is very, very strong. And now moving forward, you're going to be playing a Laser. You played him yesterday, actually, in the group stage where he took you down 2-0. Earlier when I spoke to him, he said that he felt that a little bit of luck was on his side in that match. Do you agree? What happened there? I don't believe in luck. I think he just played better that time. But I can win. Sounds good, Special. Thank you very much. Best of luck tomorrow in that quarterfinal match. Nathanius, let's head back to you to wrap up day number two here at the World Championship Series. Szybkie miazgi, szybkie, proste gry. No cieszę oczywiście dyspozycja Polaków. Przypominam, jutro startujemy od godziny 17. A jeszcze kilka ujęć z tych map. No ale to po prostu... Chyba się zdziwiła. Tą bombą nuklearną. Czuła się ewidentnie w sytuację. Także przypominam, jutro startujemy od 17. Z czterech meczów ćwierćfinałowych, aż trzy będą z udziałem Polaków.